A więc to jest Sokołów Podlaski. Zwabiły mnie tutaj wasze myśli o mnie. Przywołujecie moją twórczość, więc ja przybyłem. O, przepraszam. Państwo pozwolą, że się przedstawię. Jestem Aleksander Hrabia-Pradra. Widzę, że nie wszyscy mnie tutaj jeszcze znają. Nic nie szkodzi. Opowiem wam o sobie. Urodziłem się 220 lat temu, a dokładnie 20 czerwca 1793 roku w Szurochowie koło Jarosławia w bogatej rodzinie szlacheckiej. Moi rodzice, Marianna i Jacek, zapewnili mi dobre wykształcenie. Nie uczęszczałem do szkół publicznych. Nauki pobierałem w domu rodzinnym. Kształcili mnie i wychowywali prywatni nauczyciele. Kiedy skończyłem 16 lat, zaciągnąłem się do wkraczających do Galicji wojsk księcia Józefa Poniatowskiego. Brałem udział w kampanii rosyjskiej Napoleona i dostałem się do niewoli u Rosjan. Wraz z niedobitkami armii francuskiej znalazłem się w 1814 roku w Paryżu. I to właśnie tam zachwyciły mnie teatrzyki, w których grywano komedie, melodramaty. Kiedy w 1815 roku wróciłem do kraju, rozpocząłem pracę nad własnymi utworami. Pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądało moje życie prywatne. No cóż, nie układało się zbyt pomyślnie, dlatego pracowałem bardzo dużo, pisałem głównie komedie, między innymi Pan Geltr, Damy i Huzary, Zemsta, Śluby panieńskie. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ moje utwory grywane były w teatrach. To naprawdę wielka radość dla pisarza. Jesteście zapewne ciekawi, dlaczego pisałem głównie komedie. Otóż lubię humor. I wiecie co? Szczęśliwy jestem, że moje utwory na stałe weszły do kanonu polskiej literatury i teatru. W swojej twórczości nie zapomniałem również o najmłodszych. Napisałem kilka bajek, między innymi Małpa w kąpieli, Paweł i Gaweł, Dwa koguty, Osiołkowi Brzłoby dano. W swojej twórczości pisałem również wiersze dla dorosłych, ale o tym wam już nie opowiem. W tych czasach macie internet i tam możecie wszystko znaleźć, również moje utwory, te niedrukowane. Oczywiście, jeśli będziecie mieli ochotę je przeczytać. Oj, za bardzo się chyba rozgadałem o sobie. Odszedłem z tego świata 15 lipca 1876 roku we Lwowie. Przeżyłem szczęśliwie 83 lata. Zostałem pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa. Dziwicie się zapewne, co ja nadal robię na tym świecie. Otóż żyję dalej, żyję w swojej twórczości, w waszych myślach i cieszę się, że dzisiaj razem z wami będę mógł wysłuchać fragmentów swoich utworów.